Przystępując do realizacji, należy zwrócić uwagę, aby temperatura pracy oraz wysychania wynosiła od plus 10 do plus 25 stopni Celsjusza. Prace na betonach, tynkach cementowych i cementowo-wapiennych możemy rozpoczynać po minimum 4 tygodniach od momentu zakończenia prac. A w przypadku warstwy zbrojącej, takiej jak stylolepzet lub wełnolepzet, minimum po 3 dniach od momentu jej realizacji. Pracę rozpoczynamy od przygotowania podłoża. Podłoże powinno być oczyszczone i zagruntowane majstergruntem silikatowym. Przed rozpoczęciem nakładania tynku należy pamiętać o dokładnym przemieszaniu masy. Możemy przystąpić do nakładania masy. Przygotowaną masę tynkarską należy rozprowadzić cienką, równomierną warstwą na podłożu, używając do tego celu gładkiej pacy ze stali nierdzewnej. Następnie tą samą pacą należy ściągnąć nadmiar tynku do warstwy o grubości kruszywa zawartego w masie. Przy nakładaniu tynku należy pamiętać, aby kolejne fragmenty nakładanej masy były łączone zgodnie z zasadą mokre na mokre. Żądaną strukturę należy wyprowadzić przez zatarcie nałożonego tynku płaską pacą z plastiku. Operacje zacierania powinno się wykonywać ruchami podłużnymi w pionie lub w poziomie przy niewielkim nacisku pacy, równomiernie na całej powierzchni elewacji.